iż Blanka nie zabawiła w programie Rolnik Szuka Żony długo, wzbudziła zainteresowanie fanów. Ci, którzy śledzą ją w mediach społecznościowych, z pewnością zauważyli, że kandydatka Artura wyraźnie zmieniła się od czasu udziału w programie. Szeroko uśmiechnięta studentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego była jedną z trzech kandydatek Artura, rosłego gospodarza z WOI. Mazowieckiego. Sympatyczna i ciekawa świata dziewczyna zrobiła na nim wrażenie nie tylko swoim listem, ale i podczas spotkania na żywo. Kiedy jednak wraz z Olą i Sarą trafiła na gospodarstwo Artura, szybko okazało się, że żywiołowa i wygadana uczestniczka przytłacza nieco swoim temperamentem rolnika. Jak dalej potoczyły się jej losy w programie? Mimo iż Blanka swoim otwartym sposobem bycia wprowadzała do programu pozytywną atmosferę, to nie wystarczyło, by na dłużej zainteresować sobą rolnika. Zdaniem wielu widzów, żywo komentujących w sieci każdy odcinek hitu TVP, niedoszłą parę poróżnił właśnie temperament. Kiedy jednak 24-latka usłyszała, że jako pierwsza wraca do domu, nie miała do Artura żalu. Bardzo dobrze mi się z tobą rozmawia. Tak naprawdę jednak nic takiego do ciebie nie poczułem. Dlatego chciałbym ci podziękować za udział w programie, powiedział Artur, a ona z typowym dla siebie humorem stwierdziła, że księżniczki nie płaczą. Przed kamerą dodała także, że udział w programie był dla niej kolejnym, nowym doświadczeniem, którego nie żałuje. I choć Blanka w 6. odcinku zniknęła z programu Rolnik Szuka Żony, to wciąż można ją oglądać w mediach społecznościowych. Pochodząca z Szydłowca dziewczyna jest aktywna na Instagramie i TikToku, gdzie zamieszcza swoje, często uwodzicielskie, zdjęcia. Takie jak to z zalotnym spojrzeniem prezentowane powyżej, które wrzuciła na TikToka. Trzeba przyznać, że kandydatka Artura bardzo zmieniła się od czasu udziału w programie. Zgadzacie się?